i wie pan, nie będę tu wymieniał tych wiązanych, tak, i gwiżdżą, i ubliżają. No i ja stoję, tak parę minut stoję, a moi wszyscy towarzysze partyjni mówią, nie, to spotkanie nie może dojść, nie idziemy tam na tę scenę. Ja mówię, a dlaczego nie? No ja idę. A Bejger mówi, bo ty jesteś idiota i samobójca. No ja mówię, trudno, ale idę. I podeszłem tam do tej sceny, oni gwiżdżą. No mówię, w końcu się zmęczą, nie? No musimy, jak coś ma początek, to ma i koniec, nie? No w końcu słabnie to, ja ten mikrofon biorę. Jeszcze nie weszłem na tę scenę, tylko na tym kablu. Na ten i mówię, proszę państwa, jeżeli kogoś zapraszacie, to tak, musicie wiedzieć kogo. Więc pamiętajcie, żeście zaprosili przede wszystkim brygadzistę. Bo członkiem biura to ja jestem tu od 3 czy 4 lat, nie? A brygadzistą jestem 32 lata. I teraz uważajcie, co wam powiem. A panie, proszę, żeby zatkały uszy teraz. Bardzo proszę, zatkajcie uszy. Czy one zatkały, to ja nie wiem. To były ciekawe. Tak. Ja mówię, teraz uważajcie. Mój dzień na budowie o 6 rano kończył, zaczynał się od kurwa twoja mać i kończył się w dupę jebany i mogę kląć 30 minut i ja nie powtórzę. Idziemy, robimy konkurs na przekleństwa czy nie. I wiecie co? Oklaski. Oklaski zrobili. I tam ktoś mówi, to swój chłop, można gadać. No i włażę na tę scenę i mówię, słuchajcie, chcecie się czegoś konkretnego dowiedzieć, to po to przyjechałem. Mówię, ale to nie może być tak, że będziecie tych rabinów, a tam siedział. Ja ich pilnował, pilnował robotników. Tak, ja mówię, że będziecie no, ich... No bo on był z Komitetu Obrony Robotników. Tak. Ja mówię, chcecie, to ja wam powiem. To ja wam powiem, co ja myślę na ten temat. I ja to samo powiedziałem. Mówię, słuchajcie, musicie, bo widzę, że musicie, że już dojrzała sytuacja. Mówię, bo zawsze dobro powinno wypchnąć zło. I ja za tym będę, chociażby nie wiem, jakie ustroje się zmieniały, to rękę do tego dołożę. Tylko, że ja nie widzę, żeby tu dobro wypychało zło. Bo mówię, ja mam wiedzę na temat, kto w was inwestuje i kto wam przysyła tą poligrafię, tę aparaturę i jakie macie hasła. To nie jest polskie, więc na miłość boską, jeżeli musicie, to proszę was i błagam. Załóżcie związek z Polaków. Bez tych, że tak powiem, doradców. No to tam gwizdy, to tamto, jeszcze parę ubliżań poleciało. Ja mówię, daj Boże dożyć i spojrzeć wam w oczy, kiedy nie będziecie tej stoczni mieli i pracy, kiedy będą chcieli zaorać i ugin zasiać. I wtedy powiecie, że ten Siwak głupot nie gadał, tylko dobrze mówił. I gdybyście założyli polski związek, to chwała wam, bo on jest potrzebny, rzeczywiście. Mówię, ja sam jestem wielkiej rangi działaczem, bo jestem członkiem Światowej Federacji i wiceszefem zarządu głównego. Ale jestem zdania, że taki związek jest potrzebny, tylko z Polaków. No i minęło chyba z miesiąc i wzywa mnie po tym Jaruzelski. Towarzyszu Siwak, jest tu telefon z Episkopatu, a jeszcze żył Wyszyński. Ja mówię, że co ja tam nabroiłem, nie przypominam sobie, żebym coś kościołowi dołożył. Bo czasami to tam jakiemuś biskupowi mi się wyrywało, jak wiedziałem, co to za gagatek, to mówiłem. Należało. Tak. I tak mówię, że nie wiem, no na tym spotkaniu w stoczni nic takiego nie zahaczałem o kościół czy o ducho. A nie, mówi, zahaczaliście, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I tu kardynał, ze względu, że jesteście doświadczonym działaczem związków zawodowych, bo to tyle lat i tyle funkcji, to chcę z wami porozmawiać. A wiecie, on jak prosi, to trzeba jechać. Proszę bardzo. Tak, to nie mówi koniecznie. No to krawat, koszulę, tak jak ja nie noszę krawatu, się jak stróż Boże Ciało odpaliłem i jadę. Nie? Dwóch duchownych mnie tam wita wprowadzili, bardzo przyjemnie mnie przyjął i zaczyna ze mną rozmowę. No, oczywiście na pan, no bo inaczej nie wypadało. I powiada, panie Siwak, czy pan mi może coś o Bolku powiedzieć? O Bolku? Tak, o Bolku. No bo on już wcześniejszych latach. Rozumiem. Tak, oczywiście. Tak. Ja mówię, że proszę księdza, nie mogę, ale powiem księdzu, co ja bym zrobił na jego miejscu.
A on mówi, ciekawe, proszę, posłucham. I ja mu wtedy powiedziałem to, co dziś tu panu przytoczyłem, że ja na jego miejscu bym się Polakom przyzwał i przeprosił. I bym powiedział, wy nawet pojęcia nie macie, co to była za atmosfera. Ci dzisiaj, co mają po 20-30 lat i gadają na ten temat, to powinni się w język ugryźć. Bo nie mają zielonego pojęcia, jaka to była atmosfera, w jakiej atmosferze się żyło i co on musiał, czego nie musiał. Więc niech się nie wypowiadają na temat, o którym nie mają pojęcia. Ale ja bym zrobił to, żebym właśnie powiedział, bo jest udostępnione, można sięgnąć po materiały. Ile to duchownych, mówię, u księdza kardynała podpisało, a ilu na uczelniach profesorów, a ilu prawników i tak dalej. Ja bym powiedział, to ja robotnik, gnój trzęsłem, orałem ziemię, przyszedłem do stoczni, nie mam wyższego wykształcenia, omotał mnie jeden z drugim, nastraszył, że dzieci, rodzina mi zginie i podpisałem. No i co? I przepraszam was teraz, Polacy, rodacy, wybaczcie. Wycofałem się i mówię, księże kardynale, ja głowę daję, że Polacy by mu przebaczyli. I na wiek wieków byłoby tak, jak mu kiedyś wyciągną za 20 lat, to Polacy by się śmieli. Powiedział, ale to już było. To już było. A on brnie w tym. I wtedy wydarzyła się taka rzecz, bo po tej rozmowie, jak on do mnie mówi, to co, już pan mi więcej na temat nie powie, czy jak to naprawdę. Mówię, nie, nie powiem, ale myślę, że z tego jest czytelne, co powiedziałem. Dlatego, no tak, w pewnym stopniu tak. I mówię do niego tak, czy ksiądz kardynał pozwoli na osobiste pytanie? No, a on mówi, no ja nie wiem, jak daleko osobiste, o co pan się będzie pytał. No ja mówię, to najwyżej ksiądz powie, że odmówi mi, prawda? No nikt się nie nagrywa, nie notuje, bo tylko może i nagrywał, może i nagrywał, może miał gdzieś tego, nie wiem, prawda? Ale mówię, nie ma żadnego dokumentowania tego, co mówimy, więc najwyżej ksiądz się wycofa. I mówię do niego tak, pierwszy raz księdza kardynała widziałem za miedzą mojej gospodarki u Stanisława Wyszyńskiego, którego syn był z mojego rocznika, a ksiądz kardynał jadł obiad, jak ja weszłem do mieszkania. A wiedziałem, że ksiądz jest stryjecznym bratem, bo mi pokazywali zdjęcia, kiedy ksiądz był księdzem, klerykiem, potem awansował i tak dalej. Ale drugi raz, bo bardzo ciekawe, otóż w tej wiosce, gdzie ja tego, a Zygmunt nawet jest takim inwestorem, bo jak mu się tam w tej kapliczce te rozwalane drzwi, to powiedział 100 zł, czy ileś tam dam, niech tu pani majstra zgodzi, niech te drzwi będą porządne. Mówię, księże kardynale, tam jest kapliczka w tej wiosce, na takiej górce. I ta kapliczka jest z bitwy pod Grunwaldem. Nikt nie wie, czy to zwycięzcy, czy przegrani, ale fakt, że on, na niej jest rocznik 1412. I ona jest pod opieką organizacji międzynarodowych. Co prawda ksiądz też tam bierze, to mój kolega nawet miał pretensje, pojechał do księdza, że no, ksiądz pieniądze bierze, a dach przecieka i drzwi kiepskie, niech się ksiądz zainteresuje tym. Ale mówię do niego tak, w maju my, młodzież, a ja wtedy miałem 15 lat, śpiewamy majówki, taki zwyczaj. A ksiądz wtedy internowany był w Lidzbargu, to obok miasteczko. I przyjeżdżał do tego brata raz, dwa razy do roku, do stryjecznego brata. I 1 maja śpiewamy, zatrzymuje się samochód, wysiadł ksiądz, po tych schodkach wszedł. Myśmy umilkli, ksiądz się pyta, a śpiewaliście do Matki Boskiej Loretańskiej? Mówimy, jeszcze nie. No to ksiądz zaintonował, żeśmy razem śpiewali. On stał, uścisnął mnie, no to pan jest z tej samej ziemi, co i ja. Mówi, no to jak to chłopak, mówi, pan wyrósł na takiego polityka. No pan, jeśli tak, to ja mam w panu przyjaciela i pan mi powie. Nie, mówię, nie powiem. Nie powiem. Ale spotkanie, gdzie on później o tym mówił, że prawda, że on mnie spotkał w młodości, prawda, a potem ja mówiłem podobne słowa, tak jak i on,
jeśli idzie o tym związku. Ale konkluzja to jest taka, panowie, że ani mnie, ani księdza kardynała pod uwagę nikt nie wziął. Nie słuchali. Nie słuchały. Niestety ten Lechu... Poszli za fałszywymi prorokami. Tak, o Lechu otoczony był tymi rabinami, jak ja mówię, tak. Ich posłuchał, zrobił co zrobił i dzisiaj musi trochę tego piwa wypić. Tak. No. Panie Albinie, dla potwierdzenia tego, co pan mówi, kardynał Wyszyński mówił tak, że pan Wałęsa, jak przychodzi do mnie na Miodową, to wydaje się, że mnie słucha. Ale wychodzi z Miodowej i słucha pana Kuronia, tak, pana Geremka. Tak, tak, no to opisał Peter Reina w swojej książce, tę wypowiedź. Także niestety to poszło w tym kierunku, że ci, co tak krzyczeli w hali Oliwii na pana i bluzgali, to się doczekali, że im stocznie sprzedali i nie mają co do gara włożyć. I ich dzieci wyjeżdżają za granicę. Ale wie pan, co najgorsze, to minęło... Przykre, ale prawdziwe. Minęło już wiele lat, jak pan wie, od tej stoczni. I tu, gdzie siedzą nasi koledzy dzisiaj, to przyjechało dwóch stoczniowców, którzy mi tam najgorzej ubliżali. O, z który jeden mi w oczy na ty powiedział, a drugi był starszy na tyle, wie pan, inteligentny, bo podszedł do niego i powiedział, jak gnoju nie przeprosisz pana Siwaka, to dostaniesz w mordę za chwilę. Bo ten człowiek, patrz ile funkcji jakich piastuje, ty człowieku pojęcia nie masz. I ty na coś ty mówisz, świnie pasał razem? No i przeprosił publicznie, że przeprosił na ten. I oczywiście mieliśmy tam spór o różne rzeczy. Minęło tyle lat, wie pan, i oni zadzwonili, jeden z nich zadzwonił i mówią, ja to chyba opisałem w którejś książce, czy nie wiem, czy nie w tej czasami, że poprosili mnie, czy mogą do mnie tu przyjechać. Ja mówię, możecie, nawet wyjadę po was w Bremertowie na stację, żebyście się nie błąkali, przywiozłem ich tutaj. I pierwsze, co oni do mnie mówią, to panie, zna pan jakieś partyzantkę, żeby bronić tym gudłajom? Bo mówi, to inaczej im rura nie zmięknie, jak o, się ich paru... Nie tego. Ja mówię, chłopie, ty sobie wybij z głowy. Ty myślisz, że co to druga wojna i poszedłeś do lasu i nikt cię nie znalazł. Dzisiaj to nie dojdziesz do tego lasu i elektronicznie będą wiedzieli, gdzie drona jest. Drona za tobą wyśle. Ale nie ma mowy tam, wiesz. To co robić? No bo pan miał rację. No nie ma stoczni, nie ma pracy i tego. Ja mówię, no już szklanka mleka padła po herbacie, jak to Polacy mówią. Ale mówię, łeb ci został jednemu i drugiemu, nie? To trochę pomyśl nad tym. I mówię, no po prostu trzeba tą literaturę, broszury, wiadomości. Podnosić świadomość. Tak, i docierać do ludzi zagubionych i po prostu z tą prawdą, to co ja wcześniej powiedziałem. Panie, a ma pan coś? No miałem trochę, dałem wszystko co miałem, za tydzień dzwonią. Mało jeszcze! Do dzisiaj dnia mam z nimi kontakt, wydzwaniają, przysyłają 50 zł co jakiś czas, żeby im tam paczkę tych różnych, wie pan, na tego. Ja mówię, no to dobre i to, tylko to jest za późno trochę, bo to trzeba było... Kiedy jeszcze majątek był w polskich rękach, tak? No niestety, ale wie pan, to ja nie mówię, że ja jestem taki mądry, bo ja gdybym mógł cofnąć swoje życie, to wcale niech tu... Ci, co patrzą na to, nie pomyślą, że żałuję, że wstąpiłem do partii. Nie żałuję. Nie to bym odwracał. Nie. Tylko, że innym, mocniejszym kursem bym poszedł. Po prostu bym wytknął paluchem, kto jest kim. No tak, ale nie wiadomo, czy jakby się to skończyło, by pana nie wykończyli. No trudno. Wypadków mieliśmy masę różnych działaczy narodowych, patriotów. I mówię, i tego właśnie żałuję, że nie wskazałem rodakom, kto kim jest w kraju. Ja wracam jeszcze do tej histerii, która panuje obecnie w Polsce i co pan potwierdził, że, no i dziękuję za to, że pan powiedział, że jestem inteligentnym człowiekiem, to powiem się domyślić, że skoro tak atakują Rosję, czyli idzie właściwym kierunkiem. Czyli Rosja się z kolan, bo nie ma z kolan podnosi. Musi być powód, że atakują. Tak. A jaki? Ten jedyny. Że Rosja z tej pozycji, kiedy była okradana za Gorbaczowa, za Jelcyna, tego alkoholika, który oddawał kopalnie złota, diamentów, huty, kopalnie, wszystko obcym, tak jak u nas, Rosja się podźwignęła przy Putinie. I teraz pytanie, bo pan miał kontakt między innymi z Kulikowem, który w pierwszej linii był jakby kontynuatorem
szkoły marszałka Żukowa. Kilka dni temu otrzymałem takie piękne odznaczenie, które raz pierwszy raz w życiu. Gratuluję panu. Za które jestem wdzięczny z rąk marszałka, przepraszam, wnuka marszałka. Marszałka Rokossowskiego. I z tego co wiem, marszałek Żukow właściwie złamał ten, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, złamał kręgosłup. Tak, ten mit, tą legendę. Ale złamał fizycznie kręgosłup, bo zniszczył przynajmniej dwa garnizony NKWD w Moskwie, w Kremlu. Oni szacowali, że powyżej 5000 tego dnia było wybitych. Bandytów, którzy mordowali, torturowali rdzennych Rosjan, elitę narodową Rosjan. I od tamtej pory rozpoczął się taki jakby rozkład, bo już nie było takich masowych mordów w Związku Radzieckim. I zaczęło się stopniowe usuwanie Żydów z różnych funkcji i stanowisk. Wie pan, poza tym w Rosji zaszły jeszcze inne daleko idące przemiany. Ja nie wiem, na ile to społeczeństwo wiadomo, ale kiedy Jelcyn został prezydentem, a tu śmiało można powiedzieć, że to pijaczyna nieprzeciętny, który podpisywał dekrety. Wszystko w ciemno. Tak, w pijanym widzie. Wystarczy powiedzieć, że 500 miliardów dolarów wyprowadzili Żydzi z Rosji, że przez 2,5 roku nie było na renty, na emerytury i na wypłaty. Częściowo dawano, albo prowiantem, albo częściowo trochę pieniędzmi. Nim, że tak powiem, Putin mógł tym ludziom na życie dać. To ktoś do głowy nabił Jelcynowi, że do historii przejdzie, jeśli wybuduje tą zburzoną przez komunistów cerkiew Chrystusa Zbawiciela. No i on oczywiście dał na to, przydzielił fundusze i na 3 zmiany na okrągło budowano i cerkiew za 2,5 roku stanęła. No ale okazało się, nie ma popa do odprawiania. No nie ma, bo wybili, wrżnęli, wymordowali zakonników, księży. Zamęczyli. Nie ma. Przecież ja tam parę przypadków opisuję. Tak, tragiczne. Tragicznych na ten. No ale wie pan, opowiadał mi i śmiał się z tego, mówi, że ty pomogłeś nam znaleźć popa. Ja ale mówię, kto opowiadał? Kulik. Ja mówię, zaraz, żartujesz chyba. Nie, boś napisał, rozumiesz, takie w swojej książce jest napisane, że jak Kostikow się z matką spierał, chciał ją wziąć do Moskwy, bo on był członkiem biura i wielką szychą i śmieli się koledzy, że matka rąbie drzewo, w walonkach chodzi, a ty wołgą i służba i cud miuta, a tu ona w kołchozie, no to on przyjechał po tę matkę, nie? I mówi, że chce ją zabrać. A Kostikow to był kto? On był członkiem biura i był szefem takiej, proszę? Komisja była taka gospodarcza, niesamowicie ważny, stworzony był urząd wtedy, taki gospodarczy w Związku Radzieckim. On był szefem tej komisji, tej organizacji, to było większe niż ministerstwo gospodarki, a niezależnie od tego był wicepremierem, to była wielka osobistość. I matka Kostikowa w kołchozie pracowała. Tak, i koledzy mu szturgali do oczu, że to wstyd. No to on jeździł do tej matki i no, zaczął namawiać, że mamo, służba, cieplutko, kupią, upiorą, wszystko okej, okay, nic nie dotkniesz, talerze, wszystko elegancko ci podstawią na stół, no i tak, wszystko okej. Okay. Ale ty, synu, widzisz, że ja jedną nogą w grobie, czy nie widzisz? Oby, no widzę. No to jak umrzesz, to cię pochowam. A jak ty mnie pochowasz? Jak bydlaka, co? No bo przecież popa tam nie wolno. Boście wymordowali popów, ona tak do syna. Matka. Tak. A mówi, a tu? To mi w nocy przyprowadzą na cmentarz popa i on mi w nocy. W nocy odprawi egzekwię. I tyś to napisał. To znaczy, że jest. Że są te popy. Skoro aż ty w Polsce wiesz o tym. No i zaczęliśmy szukać przypadków, czy w kołchozach gdzieś wśród robotników nie ma i był oborowy w oborze pop. No i go żeśmy cabas do Moskwy przywieźli, prawda, przelęknionego, bo on się bał, co się dzieje, ale go tu wymyto, wyczyszczono, ubrano, karmiono. Z kołchozu. Po paru dniach widzi, że nikt tu głowy nie ucina, uspokoił się. No i w końcu mu proponują, żeby pełnił funkcję patriarchi, dopóki seminarium nie wyjdą
młodzi duchowni, a mówi, że nie ma mowy. Bo Żydzi wrócą. Wrócą i będą do toro. A czego ty się boisz, tak Żydów? A mówi, pokazał na mapie, potem sprawdzili, rzeczywiście odkopali. Gdzie później, wymordowali? Tam mówi, jest taki jar. Mówi, natura zrobiła, włożono tam, mówi, zakonnica, zakonników, księży, popów, wszystkich duchów, i tych katolickich, i tych prawosławnych. I mówi, Żydki strzelali w tył głowy kopniaka i do dołu. I mówi, do mnie strzelał, mówi, mój kolega. Ja się odwróciłem i mówię do niego, że nie strzelaj, to ucieknę w krzaki. No ale on taki zdenerwowany, już mnie nie w łeb, mówi, tylko trzy razy mnie tu w ramię rąbnął i kopnął, poleciałem. I mówi, straciłem przytomność, no. Poczułem, jak w nocy ktoś mnie za nogi wyciąga. To okazało się... Z domu śmierci. Okazało się, że jak duchownych rozstrzeliwali, to ta biedna okoliczna ludność liczyła na to, że buty mają, czy ubrania lepsze niż oni. I ściągali mu buty. Jak mu te buty ściągali, zaczął jęczyć. I na tyle byli uczciwi ludzie, że go nie zostawili. Przynieśli go i mówią, w oborze będziesz leżał. Mleko, kaszę ci damy, ziemniaki mamy, ale do lekarza nie. Możemy cię ziołamy tu. Dlatego, no i oni go wyleczyli. I on to mówi, jest tam taki jar, tam leży 300 osób. I oni wrócą i to samo będą dalej robić. Nie chcę, nie ma mowy, nie ma... Który to rok był? No Jelcyna lata były. Bo to za Jelcyna było. I odmówił. I ktoś tam poradził, żeby wpadli na taki fortel. Mianowicie pojechali i przywieźli takich ludzi z kołchozu zwykłych, różnych staruszków i babek. I oni uklękli przed nim i zaczęli mówić, że ty Bogu będziesz służył, a nie żadnej partii czy prezydentowi. Nie ma człowieka, trzeba widzieć, cerkiew jest, trzeba odprawiać. Czego się boisz? Będziemy cię bronić. Nam służy Panu Bogu. I on podjął, ale postawił warunek. Postawił warunki, które są do dzisiaj dnia przestrzegane i Putin to przestrzega, bo ja z tych notatek widzę, że dalej ta myśl jego, chociaż on dawno nie żyje, jest urzeczywistniana. On powiedział taką rzecz. Ja przyjmuję tą funkcję, ale w trzech seminariach, które powstały, macie sprawdzić, czy to są dzieci Rosjan. Ach, piękne. Jeżeli tak, to w porządku. Przydałoby się w naszym Jeżeli nie, to proszę ich usunąć. Pod tym warunkiem biorę. Pod tym warunkiem wziął. On co prawda już dawno nie żyje, ale jak ma widzę z notatek widzę, że co roku Jelcyn nakazuje swoim... Znaczy Putin obecnie. Putin nakazuje, tak, Putin, przepraszam, sprawdzać. Pomyliłem się. Putin nakazuje sprawdzać. Ja w rozmowie tu z Konstantym to mówiłem, słuchaj, wiesz co, ja nawet nie jestem przeciwny, że Żyd nie może być popem. Może być. Tylko, żeby on chciał być tym popem i Bogu służyć. Rozumiem. Bo jeżeli zaczniemy iść tą drogą, powiedzmy, że Żydom to nic nie wolno i tak wredni, i tak paskudni, no to dojdziemy do apostołów, do Jezusa i do Matki Boskiej. Prawda? I nie tędy droga. Droga jest tędy, że ja znałem w swoim życiu wielu Żydów uczciwych, że znałem paru księży, którzy parafianie by za nic w świecie nie oddali, a byli Żydami, ale oni służyli Bogu tak jest. I ludziom, a nie ideologii. Nie złotemu cielcowi. Tak, o to chodzi. Panie Albinie, to odnośnie Żukowa i Kulikowa, który jest kontynuatorem, był kontynuatorem tej idei wolnej, suwerennej Rosji, żeby Rosjanie sami rządzili się w Rosji. I teraz przejął, można powiedzieć, pałeczkę Putin, który widać po owocach, dobre owoce wydaje. Cerkiew się rozwija, wiara tam się rozwija, tam się parat równości nie urządza, cerkwie się otwiera, tam się rozwija to życie duchowe. Nie są prześladowani katolicy, ani inni. I wszystkie inne wiary są szanowane. Są szanowane. Natomiast pytanie, jak mamy się zachować wobec tego szczucia do wojny z Rosją? Bo nas się próbuje rozkołysać, że Rosja nam zagraża. Jak się do tego ustosunkować? Dopiero co robiliśmy wywiad z ambasadorem Federacji Rosyjskiej i go pytałem, czy chcecie już wkraczać do Polski? On mówi, a po co?
No bo tak na logikę. Ja mówię, no może ziemi macie za mało. No jak Rosja jest tak olbrzymim krajem, że mają problemy oni, z zalodnieniem Syberii. Oni nadal to Chińczykom dają. No właśnie. Chińczyków puszczają. No właśnie. To po co by miał tutaj Putin wchodzić z armią na teren Polski? Przecież to jest absurd. Nie, no, oczywiście, że absurd, ale chodzi o szczucie narodu. Słowian na Słowian. Tak jak i w większości te u nas te powstania były inscenizowane specjalnie widzi pan, w zaborze rosyjskim, człowiek, żebyśmy się dali podpuścić. Człowiek, który myśli o tych problemach politycznych, to bez zaglądania w jakieś wielkie encyklopedie i naukowe księgi sam szybko dojdzie. Bo ja panu powiem takie zjawisko. O ile sobie pan przypomina, to na tym prezydencie z Białorusi, jak on tam Łukaszence psy wieszano tak nieźle. O i wie pan, o czci i od wiary. Ostatni dyktator. Tak, niech pan zauważy, że od roku jest cisza, a wręcz odwrotnie. No nawiązano stosunki. Unia Europejska znowu nawiązała stosunki. Bo Mossad ma współpracę z wywiadem białoruskim, czyli jest ta pierwsza współpraca. Przyjeżdżają delegacje izraelskie. No więc już szybko Żydki wyciszyli przeciwko niemu jakiekolwiek tam negatywne. Wie pan, to jest, reagują oni bardzo szybko na takie zjawiska. Jeszcze wczoraj mógł być łotrem i wie pan, za mordę trzymać i w więzieniu i tak dalej, a już dziś jest naszym przyjacielem. I w tej polityce tak jest, wie pan. Jak nie znamy, no to jesteś wróg. A jak wróg, no to trzeba dobrać argumenty, żeby ci tu opinię na świecie popsuć. I to jest, no tak, no. Ale my mamy wspólne interesy ze Słowianami, z Rosjanami, Białorusinami, Słowianami na Ukrainie, Bułgarami. Nas jest około 250 milionów i mamy jedną wiarę w jednego Boga. Tak, i tylko moglibyśmy stanowić wielką siłę i rozwijać się. W tych 250 milionach jakaś część tych Słowian to ma od ściany do ściany w głowie poglądy. I póki to rozkołysanie się nie uspokoi, to dotąd będziemy, że tak powiem... I co, damy się tak szczuć na siebie? Ja myślę, że do jakiegoś czasu... Ale jakaś logika powinna... Niemcy handlują z Rosją. No cały świat właściwie, proszę a nam pana, nie wolno. Bo Niemcy są narodem bardzo pragmatycznym. Co by o nich nie mówić, o ich zbrodniach... Tak, tak. Są pragmatyczni, techniczni, są perfekcjonistami. Niestety nie można o nas powiedzieć. Jesteśmy bałaganiarze. Tego niestety. Samego. I stąd, wie pan, wynika z tego bałaganu pewne konsekwencje te negatywne wynikają, wie pan. No, my mamy też ludzi, wie pan, i ja myślę, że pan sam osobiście musi takich znać, że, mówiłem to nawet wcześniej, że jak on się stara, wie pan, o wybór do Sejmu czy do Senatu, to jest takim Polakiem z krwi i kości i Słowianina. Jak tylko się dorwie do koryta, już po człowieku. Ale co, jakieś zmiany biochemiczne w mózgu zachodzą? Może nie aż tak daleko idące, ale na pewno zachodzą zmiany te, że tu przez te 4 lata się nachapie. I to tyle, że mi starczy, prawda? Ale czy to nie jest ten syndrom gotowanej żaby, że jest mu tak miło? Bo tak. Później go przecież ugotują. To jest wcześniej czy później. Tak, jest to w tym syndromie, ale póki co na razie mu dobrze jest. Ale działa, tak? Ale na początku działa dostaje działa. Posadę, dostaje. Poza tym ja panu dietę. Powiem. Gdyby w kraju u nas funkcjonowała wolna, autentyczna wolna prasa, czy wolny kanał telewizyjny, czy radiowy, to na pewno Polacy by byli bardziej douczeni i świadomi. Niestety dzisiaj Polak musi sam na własną rękę swoją edukację robić i szukać. Czy będzie na poziomie tej wiedzy, jaka jest na świecie, czy raczej nie będzie, tylko będzie nadstawiał ucha na to, co mu gotowego dają. Tak, ale chcę panu, pan mnie sprowokował, jest pewna ciekawostka związana z Rosją. Otóż ja niedawno wertując te księgi Dmowskiego, wie pan, napotkałem na taki zapis jego. Mówi, że on pisze, że dożyjemy takich czasów, że będą się Polacy pytać jeden drugiego, czy Rosja jest na tyle silna, żeby przyszła nam i prawdziwą wiarę w Chrystusa pomogła ustanowić. Prorocze słowo. On to pisał kilkadziesiąt lat temu. Widzi pan? Prorocze słowa. No. Bo nagle ten, można powiedzieć, powiew prawdziwej wolności, swobody, zarówno religijnej,
płynie ze wschodu. Tutaj na myśl mi przychodzi Tatiana Graczowa, która jak najbardziej nie widzi przyszłości Rosji bez wiary. Nie, nie. I ona podkreśla to zdecydowanie, że nie ma decyzji państwowej podjętej bez wspólnej narady z patriarchą Cyrylem i jego otoczeniem. Że wszystko, co dotyczy narodu, jest konsultowane również... A to wynika z tego taka myśl, że Putin szuka błogosławieństwa Bożego. Że nie będzie robił tego, tego wbrew woli Bożej. Nie, nie. I są owoce. Nie wiem, czy to prawda. Znaczy, w większości... Nie udało mi się wszystkiego sprawdzić. Ale największe zwycięstwa Armii Czerwonej w II wojnie światowej, tej prawdziwej, tej ojczyźnianej, czyli walka z Niemcami hitlerowskimi, największe zwycięstwa pod Kurskiem, Stalingrad, były w święta maryjne rosyjskie. To jest do sprawdzenia. Tak. Jedni mówią, że zbieg okoliczności, drudzy mówią, że było to celowo ta data ustalana. Wie pan, dzisiaj jest tyle stronników tej jednej opcji, co i drugiej. Także no tak, ale widać wyraźnie to, że doszli do Berlina Rosjanie i zatknęli sztandar. To ja panu jest powiem to więcej. Ja nie będę się powoływał na ludzi, nie będę ich ujawniał, żeby nie zrobić im kłopotu i przykrości. Ale żyją ludzie, którzy byli świadkami, jak w czasie II wojny Stalin chodził na Kreml do kaplicy. No tak, on w seminarium przecież jakiś czas spędził swojego życia, natomiast późniejszy okres... Nie chcę go wybielać, bo mówię, że on również jest winien... Oczywiście, zbrodni. Panie Albinie, jeśli ma pan jeszcze siłę, odnośnie tych spraw dzisiejszych, gorący temat. Gościmy w Polsce zresztą co roku, przyjeżdża do nas wnuk Konstantego Rokossowskiego, zakłamanej, można powiedzieć, historii Rokossowskiego. No, niewiele ludzi jest w stanie dotrzeć do prawdy. Pan napisał tutaj cały rozdział poświęcony o jego dziadku, właśnie w tej żabie gotowanej. Tak. Jeden tylko fragment jego życiorysu, kiedy się postawił Żydom tu w Polsce, ten referat słynny po 1956 roku, jakby pan mógł powiedzieć o nim. Więc wie pan, oczywiście to były lata, kiedy ja byłem bezpartyjny, kiedy normalnie na budowie pracowałem, owszem byłem działaczem związkowym, ale nie partyjnym. Ale żeśmy jako bezpartyjni bardzo dyskutowali o tym, bo to przemówienie przenikło. Wie pan, różnymi sposobami do ludności, że on miał odwagę się tak postawić, bo co on tam poruszył? Gdzie to było? To było w tym. W Poznaniu? Nie, to chyba we Wrocławiu było. W każdym bądź razie, albo w Łodzi. Wie pan, w Teatrze w Łodzi chyba. Ja już dziś sobie nie mogę przypomnieć dokładnie, ale chyba w Teatrze w Łodzi, bo tam gospodarzem, sekretarzem wojewódzkim była Mielczarkowa, Żydówka. I ona wtedy... To chyba w Łodzi. Tak, i ona zaatakowała wtedy od razu Konstantego. W czym rzecz? Otóż jak ja byłem członkiem biura, wie pan, to miałem dostęp do archiwum. I szperałem, bo wiedziałem, że jego wystąpienie jest w aktach. Szperałem tam, żeby koniecznie dotrzeć do tych dokumentów i znalazłem, ale niestety napisane takim grubym flamastrem przez Łukaszewicza, taki był sekretarz, i Werblana, że zabrania się powielania, publikacji, to zabronione było, ale było w archiwum. Ja to wziąłem pod pazuchę, przyniosłem, bo to w jednym gmachu, i przyniosłem do swojego biura, do Komisji Skargi i Interwencji. I mówię do pani Zosi Wileńskiej, która była moją sekretarką, pani to skseruje, ja oryginał. Ona nie pierwszy raz to robiła, ja w trakcie posiedzenia, jak była przerwa, to przylatywałem do siebie, wyciągałem spod pazuchy, mówię, szybko rób pani, bo oryginał muszę zanieść, musi leżeć tam. Więc ja przyniosłem te przemówienie, skserowała sekretarka, przywiozłem do domu. I wie pan, to jest bardzo nieuczciwe, niemoralne, jeżeli z człowieka robi się taką ofiarę i taką podłą postać. To był człowiek, bardzo wielki patriota Polski,
bo on mimo, że pochodził ze szlachty, bo jego rodzice mieli majątek, potem ten majątek stracili, on był wychowywany u kuzynów, którzy mieli majątek, ale już jako student w Warszawie należał do lewicowych organizacji, już nawet za to siedział, w jego życiorysie są te rzeczy. No i później, że tak powiem, jak się znalazł już na terenie Związku Radzieckiego, tam on się znalazł w czasie już rewolucji. Dlaczego? Bo tu przypomnę panu, że Dmowski była taka myśl i to była nie głupia i mądra myśl, tylko przeszkodził, kto to przeszkodził? Piłsudski przeszkodził konkretnie, bo Dmowski chciał utworzyć 700-tysięczną armię z Polaków z armii carskiej. Tak, i Dowbor Muśnicki. I Dowbor Muśnicki, i Haller, tak. Bo jeden przyprowadził 100 tysięcy, drugi 70, bo Piłsudski miał zaledwie 18 tysięcy, także to było w stosunku do tamtych generałów 5 do oka. I Piłsudski storpedował tą myśl i on wtedy tam się popisał jako taki oficer energiczny, o takich koncepcjach, wie pan, bardzo światłych. Ponieważ ta rewolucja tam wybuchła, rodziła się, to on przeszedł na stronę rewolucji, bo on zawsze był tym lewicowcem, się czuł. On tu i w Warszawie przecież też popierał, za co był sądzony, siedział i tak dalej, te lewicowe ruchy. Tam w tym, tutaj jest to tam w detalach napisane. No i tam szybko zauważono, że to jest duży talent wojskowy, stąd on awansował w Armii Czerwonej. Cała filozofia polegała, wie pan, na tym, że Rosjanie nie wierzyli, że jest lojalny. Tak. Oni mówili polski pan, a z kolei nasi wszyscy mówili, że ruski szpion. Że ruski. Ruski. I wie pan, to było największą jego boleścią. A przecież on tu w Baranowie pod Ciechanowem jest cmentarz, gdzie ja jeżdżę z tym wnukiem i kolegami i pokazuję. Tu pradziadek, dziadkowie i inni, patrzcie, tu rodzina. Tych grobów stała masa na ten. On się tu urodził, tu wychował, tu studiował. Tutaj jego rodzona siostra w Warszawie żyła, mieszkała, religijna kobieta, zmarła i pochowana. Także był to Polak, jest to Polak. Kości. Tak, i nie ma żadnej wątpliwości. To jest strasznie bolesne dla człowieka. I on z taką goryczą wyjeżdżał z Polski wtedy, kiedy... A dlaczego go nie bronili jego koledzy wojskowi? Wie pan, bo do Gomułki trafiła ta koncepcja z Natolina, tych Natolińczyków przeważyła. I on uwierzył tej koncepcji, a Rokossowski był przeciwny. I Rokossowski miał rację, bo ja później, kiedy Gomułka był stary człowiek i pytałem się, czy towarzysz Wiesławie, nie żałujecie tej koncepcji, że musiał wyjechać... Rokossowska żałuje, ale mówi, ja się zwracałem z prośbą, ale on nie dał się przeprosić. Mhm. Ale co, Natolińczycy co, wyciągnęli koncepcję, że trzeba się rozstać ze wszystkim, co... Oni, wie pan, mieli koncepcję, wciągali swoich ludzi, a on się na to nie zgadzał, bardzo wyraźnie. Nie zgadzał się również z kadrą wojskową żydowską i w tym przemówieniu on to powiedział wyraźnie, ale on to z szacunkiem powiedział, że dziękujemy oficerom Armii Czerwonej, bo nie było u nas kadry oficerskiej, którzy nauczyli naszych żołnierzy, prawda, reguł wojskowych, ale już w tym roku z naszych uczelni, mówię, Rembertowskiej, Toruńskiej, Bielańskiej wychodzą oficerowie i nie stoi nic na przeszkodzie, żeby towarzysze radzieccy wrócili do siebie. Natomiast odniósł się bardzo zdecydowanie, że część kadry oficerskiej pochodzenia żydowskiego jest wroga Polakom. Wroga Polakom. On dosłownie powiedział, wdeptują godność Polaków w ziemię. I to Rokossowski mówił? Tak, to Rokossowski. I to na tym... Tak, tak. I on to wyraźnie powiedział, że tu towarzysze Polacy pochodzenia żydowskiego przebrali tą miarę. Dlatego, że nie da się już w wojsku wyciszyć tego tematu, tej złości, tej irytacji w wyniku tych wystąpień, tych decyzji, tej krzywdy polskim oficerom, że dobrze by było, gdyby towarzysze, mówi, oficerowie pochodzenia żydowskiego dobrowolnie wyjechali na ten. I wtedy przerwała mu Mielczarkowa,
A kim była Mielczarkowa? Pierwszym sekretarzem wojewódzkim w Łodzi. Była Żydówa. I mówi tak do niego dosłownie. Chcecie wojny z Żydami? No to ją macie. Od dziś. A on mówi, i wiem, że przegram. Bo mówi, ja byłem dobry na froncie, gdzie był wróg i wróg. Jawny. Ale nie w takiej wojnie, jak wy stosujecie. Mówi. I to, co powiedział, się sprawdziło. Przegrał. Dlatego, że Żydzi przystąpili do takiego kontrataku, do ofensywy, że nawet Gomułka, zauroczony ich wystąpieniami, przeszedł na tą stronę, na Tolińczyków i podziękował mu za funkcję ministra obrony. A właśnie w tym czasie on by się sprawdził. Tak, ale niestety. A później Gomułka żałował. Później Gomułka chciał go przeprosić, zwracał się do niego. Prawda, nie, on nie ustąpił. No, takie charakterystyczne momenty, że nieraz nawet Jaruzelski o nich przyznawał się i mówił, że jak on był ministrem obrony, czyli Jaruzelski pierwszym sekretarzem, jak jeździli do Moskwy, a tam dożywał swoich dni i kiedy do niego mówili po rosyjsku, to im przerywał, mówi, jestem Polakiem. Pięknie. Proszę do mnie mówić po polsku. Czyli tego kontaktu z Polską nie zerwał. On był tak odważnym wtedy, przecież on był marszałkiem. Tak. Słuchajcie, marszałkiem Polski i Związku Radzieckiego. I u nich też miał tytuł marszałka. On był tak odważnym, że on w tej sowieckiej Rosji córkę ochrzcił w kościele katolickim. To się w głowie nie mieści. Panowie, pięknie. To dzisiaj to mamy, był jego manifest. Tak, właśnie. To dzisiaj my mamy takich Polaków odważnych, co mordy drą, ale nie zdają sobie sprawy, że nie, nawet pół gębkę by nie mruknął wtedy, w tamtym czasie. A on miał odwagę wziąć dziecko na ręce i iść do katolickiego kościoła. A przecież Rokossowski smak Łubianki poznał. Przecież był tam torturowany, trzy lata się nad nim znęcano. Wszystkie zęby mu wybili. Jego córka mówiła... Oko też miał uszkodzone. Córka mówiła, ojciec nie sypia inaczej, tylko z bronią pod głową albo w ręku. Mówi, nie dam się już więcej żywy wziąć. Mówi, nie dam się. Jakby już nie mieli aresztować. Tak, mówi, drugi raz się nie dam żywy wziąć. Mówi, kto nie przeszedł tego, to pojęcia nie ma. Ja dlatego mówię, że nie mają obecnie ludzie, którzy wypowiadają się na temat tamtych osób torturowanych, straszonych, zastraszanych, chociażby nawet i tego Wałęsy, nie mają pojęcia, jaki to był klimat. Prawda? I jakie stosowano metody na ten. Dlatego mówię, że nie powinni się nawet odzywać na ten temat. A robią to. A robią to i mądrzą się, że tak powiem. Panie Albinie, w ostatnim słowie. Moglibyśmy kontynuować i czuję, że się jeszcze spotkamy. Co by pan w ostatnim jakby słowie powiedział? Znaczy nie mówię ostatnim, bo nie daj Boże. Jeszcze ma pan żyć na złość naszym wrogom. Jak najdłużej. To już na złość. Nie pan zadecyduje. No wiem, ale ja się będę modlił o pana zdrowie, bo pan jest potrzebny. No, daj Boże. Bo brakuje takich autorytetów, ludzi, którzy mają tak duże doświadczenie, wiedzą o czym mówią i najciekawsze, pan tego z jakiejś uczelni nie otrzymał, poza uczelni życiowej. Tego na żadnych uczelniach nikt nie wykładał. Młodym ludziom, co by pan chciał przekazać? Wie pan, tak dużo... Bo ja wiem, że pan jest zdegustowany tym, że spotyka się w gronie ciągle tych samych kombatantów, mądrych ludzi, tylko że we własnym sosie. Tak, pan już ma tego dosyć. Tak, prawda? I nawet sobie zrobiłem wrogów z tych kombatantów, wie pan, dlatego że któregoś dnia im powiedziałem w ten sposób, panowie, no i co z tego, że w tych czterech światach mądry przekonuje mądrego? Ten, który ma wiedzę, mówi do tego, który ma wiedzę. Mądrze mówicie, tylko co się nie przekłada na język, nie wychodzi na ulicę do ludzi w ogóle. Tylko w tych czterech ścianach to zostaje. Wyjdziecie na ulicę, pojedziecie do domu i to jest wszystko. I pogadali. A nie tędy droga. Mówię, trzeba wyjść do ludzi. Odważnie, nawet jeśli ci naubliżają, to cię przeproszą. Jak będzie. Jak zmądrzeją. Tak, to cię przeproszą, mówię. Pan musiał czasami czekać kilkadziesiąt lat, żeby ktoś pana przeprosił, tak? Różnie było. I tego samego dnia, wie pan, opluli i tego samego na ręku mnie wynosili z sali. No, w Hucie Katowice miałem przecież taki wypadek, że napisali do Kani, jak Kania był pierwszym sekretarzem, że, a wie pan, ja wtedy publicznie na siódmym plenum, zabierając głos, powiedziałem, że no dobrze, a jakich wy macie przewodniczących w
tej Hucie Katowice, facet, który 15 lat w więzieniu siedział i wy jego dla przewodniczącego wybraliście, a u nas to widzicie, paprocha swojej belki wokół nie widzicie i sypnąłem im przykładami, które miałem z MSW od Kiszczaka. A oni w szał wpadli, wie pan, no a wtedy te strajki były na porządku dziennym, no i ten okręg katowicki, panie, przysyła do Kani pismo, że będzie strajk generalny całego województwa, jak nie pomoże, to i w kraju, jeżeli Siwak nie przyjedzie i nie odszczeka jak pies, nie, tych rzeczy. A było trzy tematy. Był facet, który powiedział, brał udział w marszu głodowym, rozumie pan, i się prowadził ten marsz ulicami. Był ten skazany na 15 lat i był facet, który kupił trzy domy i był też w tych strukturach władzy. I ja miałem na ich tematy dokładne dokumenty, wie pan, nie jakieś naciągane, bo nie pojadę z dokumentami, gdzie szydło z worka wyjdzie i mnie tam zadepczą czy ukamienują. No i pojechałem, wie pan, jeszcze wtedy byłem tylko członkiem KC, nie byłem członkiem biura, a Kania był pierwszym sekretarzem i Kania mówi, naważyliście piwa, to go pijcie, mówi, bo przez was będzie strajk w województwie, a może i krajowy. No ja byłem już wiceszefem zarządu głównego i kierowcę miałem, takiego starszego pana, polonezem jeździł i wieziął mnie, zawiózł się tam pod te Katowice, taki ostatni lasek. Zatrzymał się i mówi do mnie tak, jak wy jesteście, panie Siwak, idiota, pan, to pan jedź, masz pan kluczyki, dokumenty, a ja posiedzę w tym lesie. Jak pan wróci, to ja tu będę. Jedź. No i ja pojechałem. No sam? Tak. No a co ja miałem zrobić? On nie jedzie. On mówi, że ja jestem idiota i on nie pojedzie tam na tym. No i zajeżdżam, to była, wie pan, hala, która była budowana i nie było maszyn jeszcze, nie było nic, tylko ściany, dach, wie pan, i na stojąco było ludzi, było dwa i, albo więcej tysięcy. I mikrofon był tam na końcu. Trzeba tak. było przejść przez Tak, ale wcześniej, ten tłum. Wie pan, jak wchodziłem, jak wysiadłem z tego poloneza, to zerknąłem tam na te tablice ogłoszeń, rozumiesz pan, i tam wisiały te z 13 pensją listy i zauważyłem tam tego jednego z tych swoich, co miałem, te wyroki miał. No i wie pan. Ale kryminalne. Tak, tak. No i rozumiesz pan, do dziś dnia mam tą teczkę, ona jest na wielu zdjęciach, ona jest chyba nawet... Który jest książek? Ona jest chyba... O, to jest ta sama teczka. Tę teczkę, proszę pana, to też jest załogą spotkania, tylko na zewnątrz. Rozumiem. No i proszę pana, tę teczkę ściskam. Dlaczego? Bo ja tam mam te wyroki, odpisy tak, wyroków. No tak, odpisy. Rozumie pan? No bo no, na gębę mi nie uwierzą, no tak. Muszę pokazać. Rozumiesz pan? Tę teczkę ściskam, a oni plują, a oni klną, wie pan, żeby tam były krzesła czy ławki, żeby oni siedzieli, ale oni stali. I przejście było takie, że mógł kopnąć, mógł łokcie. Tak, w każdej chwili. Tak. I ja tych łokci tam i tych kopniaków po nogach to dostałem i opluty byłem jak nie wiem. No, ale doszedłem do tej mikrofonu, do tej sceny, wie pan, i w końcu ten mikrofon biorę i mówię, że proszę państwa, no przyjechałem zgodnie z waszym życzeniem odszczekać. Tak mówię, odszczekać. Ale no nie może być takiego zgiełku, tylko pozwólcie, że będzie, uciszcie się. I mówię tak, mam pytanie, czy panowie, o których ta wojna jest tutaj dzisiaj, ta trójka, i wymieniam nazwiska, są tutaj czy nie ma? Są, ale do pana nie podejdą, bo może się nieszczęście wydarzyć. Ja, czyli oni mogą mi coś zrobić, jak podejdą. Ja mówię, no nie o to chodzi, pytam się, czy są, bo chcę, żeby w oczy im pewne rzeczy są. Dobra, wyciągam dokument. Na chybił trafił i trafiam na tego wyrokowca tych 15 lat. I mówię, proszę pana, pierwszy wyrok półtora roku to pan dostał, wie pan, za co za warzywa. Miał pan wspólny kiosk i pan obrobił swoją współwłaścicielkę. Wniosła sprawę, wygrała półtora roku, więzienie takie i takie. Karę pan odbył, w dokumentach jest jak byk. Drugie, był pan myśliwym.
No i jak to się tam w tym lesie zdarzyło, nie wiem, ale rumnął pan w plechy jednemu z kolegów. Ledwo się wylizał. Dostał pan 2 lata. I też jest wyrok i odsiedział pan. Bo okazało się, że pan nawet nie był myśliwym. Pan nie miał pozwolenia na broń. Tu wyraźnie pisze. Dlatego jest te 2 lata. Ale mówię, trzeci wyrok jest poważniejszy. Jest 5 lat. I wie pan za co? Przebierał się pan w mundur milicjanta. I brał pan mandaty. Tylko, że trafił pan na właściwych policjantów. Jak pana capli, się wyjaśniło. Nazbierał pan 15 lat i ja oto mam i mogę wam to państwo puścić. Proszę bardzo, to są starą kopię. Karę odbył, odsiedział. Nie ma tego. To oni tak, taka konsternacja do niego, jak to tak było. No oczywiście, że nie, tak nie było. To lipne, no chyba lipne. Na ten, nie, no bo wie pan, nie przyznaje się. No a i mówię, a drugi, następny. Ja mówię, następny, wymieniam nazwisko, to jest pan, którym ja się z prostego powodu zainteresowałem, bo on powiedział, że na 9. zjeździe to my Solidarność wybierzemy pierwszego sekretarza i będzie pan Fischbach. Ja mówię, Fischbach był w strukturach partii, bo był tak. Sekretarzem wojewódzkim, a nawet był takim działającym wtedy, tylko że on był, należał do tych daleko idących reformatorów, a za daleko, prawda. I będzie pan Fischbach, więc ja się zainteresowałem, jakim to cudem Bożą bezpartyjna Solidarność wybrać w partii władzę. Kto to mówi, kto to pisze? No i okazuje się, że pan był 19 lat w Stanach. Po powrocie kupił pan 3 domy i ma pan 2 taksówki, 2 wozy jako taksówki chodzą. I ja wiem o pochodzeniu tych pieniędzy pana. Aha. I teraz mam takie pytanie. Pan pozwoli mi powiedzieć, czy nie? Bez pana pozwolenia nie powiem. Bo to już by mi groziła sprawa. Tak. Ale do tego momentu mówię. Wiem z jakiego źródła, za co, ale nie ujawnię tego źródła, chyba że pan powie, mów pan, to powiem, pokażę. Ja wiedziałem, co się stanie. Ja wiedziałem, że za chwilę ta sala będzie... Będzie na tłucze tych. Nie, będzie do niego pretensja, że każ ujawnić. A on nie. No to do niego z krzykiem tam padł z pięściami go za bety, panie. Jak to nie? Doszło do szarpania i go tam, nie wiem, wyprowadzili czy coś. No i jest trzeci. Panie, który robił pochody głodowe. Były takie pochody w miastach, że ludzie z głodu już umierają, padają. Tak. Ja mówię, proszę pana, a ja się zainteresowałem, jaki pan jest przywódcą tych głodomorów, co padają. Proszę pana, jest pan ginekologiem. Ma pan piękne BMW, ma pan wspaniałą willę, więc ja jakbym nie Zaborcji. Miał. Więc ja bym nie miał, jakbym nie miał na chleb, to bym te samochód sprzedał, chleb sobie kupił. Żarcie. No, chyba głodu. Pan nie umiera z głodu, jak pan nie sprzedał tego samochodu, ani willy, ani. A już mówię, wie pan, nie wypada mi, ale jakby trzeba, to bym ujawnił pana konto. Pan to skąd wie, tu trzeba pana do odpowiedzialności pociągnąć, że pan. Ja mówię, ale nie powiedziałem, tylko mówię, że pan ma, ale nie mówię ile i gdzie i co na ten. No i wie pan, i zrobił się szum. Szum do tego, który nie daje mi ujawnić. No i szum do tego, bo tam się przedstawiał jako głodomór, a ja tu mówię, chłopie, tak, że... jest willa, jest samochód luksusowy. I jest konto. Konto, a ty idziesz i udajesz tutaj, że padniesz za chwilę z głodu i ciągniesz za sobą ludzi. Mówię, no już tak nie można. No jak było, to było. Ale z głodu nie umierali. Można wrócić do tych półek z tym octem i z tym wszystkim, ale nikt z głodu w tej Polsce nie umarł. A chrzciny wesela to się stoły uginały. I statystyka podaje, że w tamtych latach, jeśli idzie na głowę obywatela, to tego... Więcej mięsa było. Więcej. No wie pan. No i mówię do nich tak, że no jak już tu jestem, to wykorzystajcie mnie, bo jest parę spraw niezałatwionych, bo wy się tu bijecie, bo jesteście z Polski, z całej Polski, jako budowniczy tej huty i tak zwane rozłąkowe nie mogli załatwić. Mówię, te rozłąkowe mógłbym wam pomóc i tam parę innych spraw. Nie wiem, Szałajda wtedy był wicepremierem chyba.
I ja mówię, to przyjedźcie do mnie, wasza delegacja Solidarności jutro na Mokotowsko. Pójdziemy do wicepremiera Szałajdy i ja im załatwiłem te rozłąkowe i tam parę innych rzeczy. Panie, jakich ja ich miałem przyjaciół później, to nikt się nie śmiał u nich tam źle o mnie mówić. Ale oni mnie zbluzgali, opluli. Pierwsi, tak. I widzi pan, to były tego typu, wie pan, tak byli pogubieni ludzie. Tak byli zbajerowani ludzie tą polityką, wie pan, bo nasłuchał się tu zambony, tu od polityka, tu od Żyda, tu od Polaka, że już we łbie to miał kogel mogel i nie wiedział, co jest prawdą, a co jest dopiero jak człowiek, a co innego, wie pan, jak się do ludzi mówi, nie czyta się, a ja nie miałem, wie pan, takiej cechy charakteru, żeby coś tam bąkać, czytać, tylko ja po prostu wychodziłem i mówiłem, co mnie boli. I to trafiało do tych ludzi, tym bardziej, że ja mówiłem prawdę. Obracałem faktami, mówię, ludzie, to jest prawda i to możecie sprawdzić. Na to są dokumenty, więc to nie jest tak, jakby tu w tą panikę popadacie, tylko nie dajcie się manewrować. Niestety, wie pan, no, gdzie ja mogłem dotrzeć? Do tysiąca, do dwóch, do trzech, natomiast miliony ulegały. Panie Albinie, a no. Tych ludzi, których pan w jakiś sposób ratował, przed biedą, bo dużo przychodziło do tej komisji interwencji, przecież i o mieszkania prosili, o jakieś zapomogi, o leczenie, o sanatoria, to przecież to były tysiące ludzi. To proszę pana, to były nie tysiące, to były setki tysięcy. Nawet tylko, setki tysięcy. Tak, tylko nie ja je fizycznie przyjęłam. Ja przyjmowałem raz w tygodniu. Ale pan tym kierował, to pan firmował. Tak, ja byłem głównym szefem tu w Warszawie, podlegały mi wszystkie w kraju komisje, które stworzyłem. I proszę pana, ja miałem tak daleko idące uprawnienia, że ja mogłem za telefon wziąć, poprosić prokuratora generalnego, żeby on przyjechał do mnie i ze mną usiadł, rozpatrzył sprawę. Albo nakazać mu bieg, że jego prawnicy usiedli, czy jest zgodne z prawem i należy tę sprawę, wie pan. No, ja sam załatwiałem te najtrudniejsze sprawy. Wie no ale te mieszkania to są prawdziwe, tak, że ludzie dostawali mieszkania. Oczywiście. Na koniec, że to dobro wraca. Pan opowie o tym przypadku tego lekarza, tego, który ratował panu życie. Bo z jednego szpitala to pan chciał uciekać, jak pan zobaczył twarz lekarza. No i uciekłem. I uciekłem, bo wie pan, bo jak ja wróciłem z Libii, po tym badaniu okazało się, że nowotwór na nerce jak kurze jajo i że zacieki na pęcherzu i lekarze mówią już w oczy, że od tego się pan nie uratuje, prawda, no niech pan, przysługuje panu lecznica rządowa, a Ewa Spychalska była wtedy, a ona wyszła ode mnie z związku, ja ze związku mojego, z Budowlanych, ja ją tam promowałem na tą szefową OPZZ-u. Dzwonię do niej i mówię, Ewa, może byś mi pomogła w lecznicy żony? Oczywiście. Zawiozła mnie tam, panie, leżę, no pokój, telewizor, radio, telefon, kwiaty, wszystko jest. Ale wchodzą lekarze i cała trójka, niesłowianie nazwijmy. Ja mówię, ten 40-latek szedł i to się tak, nie wiadomo, nogami czy głową do przodu wyjdzie, jak oni mnie tu zaczną leczyć, bo od razu zaczęli się stawiać, że popadłem nareszcie w ich ręce. Więc ja za telefon do Ewy mówię, Ewa, nawet do sołtysa na wieś mnie zawieź, ale nie tu. I to w rządowej klinice, tutaj tak? Tutaj nie mam szans. Przeżycia. Tak, nie mam szans przeżycia. A wiele, wiele lat wcześniej, kiedy byłem szefem tej komisji, obsługiwałem również konferencje wojewódzkie, które były na mój temat, na temat tej komisji. I w Rzeszowie obsługiwałem i pojechał ze mną redaktor naczelny Wiesław ten Rogowski. On był redaktorem naczelnym Życia Partii. Takie było pismo, tak wychodziło. On był redaktorem naczelnym. No i przed tym wyjazdem przychodzi do mnie do biura i mówi to aż Siwak, a po co do Rzeszowa dwa samochody gonić? Może ja bym się z wami zabrał. Ja mówię, no to gadajcie z oficerem ochrony, bo on odpowiada, ja nie rządzę sam. No Andrzej był ludzki chłop, mówi, dobra, będziecie obok mnie na tylnym siedzeniu, bo towarzysz Siwak nie może z tyłu, ja nie mogłem z tyłu jechać. No i zaraz dostawałem, ta homologacyjna tak, choroba. No i obsłużyliśmy, późno w nocy wracamy, bo kolacja się przeciągnęła
I tak słyszę, że z tyłu Andrzej: no to wasze Wiesławie, mówcie, bo to jedziemy do Warszawy, a nie powiecie, o co chodzi wam. Ja mówię: co wy tam knujecie do cholery? No to ten mój oficer mówi: to aż Albinie, to aż Wiesław ma sprawę, ale się krępuje. Ja mówię: no, no jak to, czego się krępuje? Co to jest, jakaś seksy? Nie, tam o mieszkanie, no to mówcie, o co. I on mi mówi. Mówi: i do Kubiaka się zwracałem, i do Czyrka, i do Barcikowskiego. Samych naszych. Tak, ale mówi: o co chodzi? Mówi: ja jestem redaktorem naczelnym. Oni by chcieli, żeby tam było o nich przepięknie. A ja nie mam o czym te przepięknie o nich napisać. Tylko piszę, jak naprawdę jest, a im się to nie podoba. Jak ja idę, pomóżcie mi w mieszkaniu, bo mam troje dzieci i babcię chorą, i cibel jest na podwórku, i studnia na podwórku, i tak dalej, to oni mówią: to ty jeszcze nie zmądrzałeś. Ty musisz zmądrzeć i dopiero będziemy gadać o mieszkaniu. Czyli szantaż. Ja nie mam ze względu, dopóki ja będę redaktorem tego pisma, chyba że wbrew swojej woli napiszę, że oni są cud, miód i tylko oklaski, no to oni mi wtedy pomogą. A ja nie mogę napisać tego. No nie mogę. No i piszę tak, jak jest prawda. Mówię do niego tak: umówcie się tu z Andrzejem, żeby on was bez kolejki do mnie przyprowadził. I ja zobaczę waszą sprawę, przyjrzę się jej i dopiero potem podejmę decyzję. No tam po 3 miesiące do mnie ludzie stali, więc jego musiał wprowadzić z boku. I patrzę, że on jest nawet w tej, w zamrażalce. Wie pan, co to było? Tak, tak, oczywiście. Ci, którzy mieli książeczki. Ale 12 lat ta zamrażalka, to jest za długo. Rozumiesz pan? No i on tutaj rzeczywiście to stanowisko dla partii ważne pełni. Mówię do niego tak, że wiecie co, kroi się taka sytuacja, że może się uda wam załatwić. A był szczęśliwy dla niego wypadek. Otóż, co to był za wypadek? Przyszedł anonim do Jaruzelskiego, że syn Kukuriki, ministra, wtedy nie ministra, wtedy prezesa spółdzielczości mieszkaniowej, wycina lasy w Lubelskim i robi palety, a miał pozwolenie z wiatrołomów, czyli tylko tych, co wichura wyłamało. Tak. No i ludzie napisali do Jaruzelskiego. Ten mnie wzywa i mnie mówi: to aż Siwak, przeczytajcie to. Ja czytam, no napisane jak byk. I Jaruzelski mówi: to was kolega budowlaniec, wyście go tutaj promowali, hołubili, idźcie z nim załatwcie, bo jak ja załatwię, to obaj polecą. Synowi się cofnie koncesję, a ten nie będzie prezesem. No to ja do niego. A była taka metoda załatwiania mieszkań dla wojskowych, że jak składał jakiś generał o powiększenie mieszkania, to ja musiałem iść informować ustnie Jaruzelskiego, że mam takie podanie o powiększenie mieszkania z racji na zajmowane dowódcze stanowisko o jeden lokal więcej, albo biurko, biblioteka, mapy i tak dalej, i tak dalej. Ale musiałem to robić w porozumieniu z Kukuriką i z Chupałowskim, który był głównym kwaterniczym, żeby uzgodnić, czy z zasobów spółdzielczości, czy z zasobów wojskowej agencji. Mienia wojskowego. Tak. No i na ogół żeśmy dochodzili tam do porozumienia, skąd te mieszkanie się dawało. No i poszedłem do Jaruzelskiego i mówię mu, że mam tu kolejnie 3 takich generała, których pokażcie. No tak, temu, no załatwcie, temu, też załatwcie. Nie, temu nie załatwcie, temu rok niech poczeka, tym załatwcie. I więcej mnie nie informujcie. Mówi: załatwiacie to uczciwie, załatwiajcie, nie zawracajcie mi głowy. Dobra. No i wpłynęły mi te sprawy tych generałów. I mam sprawę tego redaktora, proszę was, i miałem sprawę tego Bednarczyka. Tego? Tak, redaktora. Tego oficera. A, oficera. Rozumiem. Co to w tym getcie było? A nie, co to wiadomo. Tego Bednarczyka, co który to ci całą wziął? Pomoc dla getta szykował. Tak, no jemu było, bo on był oficerem AK i w dokumentach było, a ciągle mówili, że oni o Polskę nie walczyli, tak. Więc oni mogą poczekać.
Ja mówię do tego Bednarczyka, ale mu powiedziałem, nie w gmachu KC, tylko mu kartkę napisałem, żeby przyszedł do mnie, do mojego biura, jako do wiceszefa zarządu głównego na Mokotowski, bo ja tu wiedziałem, jaki mam podsłuch. Chociaż i tam miałem, ale tamto go wyprowadziłem na korytarz i mu powiedziałem w oczy, o co chodzi. I źle się wyraziłem, a to chodzi o to, że ja prosty człowiek, nie dobierałem słów jak należy sprytnie, tylko mu powiedziałem, że to tak darmo panu nie przejdzie ta sprawa, coś za coś. Ja mówię, panu załatwię, ale coś za coś. I on pomyślał, że ja chcę łapówkę. I powiada, że nie, on nie ma pieniędzy. Znaczy, ja mówię, nie, nie o pieniądze mi chodzi, a o to, co pan tu w głowie nosi. Jak pan się podzieli tą wiedzą i ma trochę dokumentów, to ja panu to mieszkanie załatwię. On mówi, ja nie wierzę, bo pan ode mnie to wyciągnie, dokumenty weźmie, wiedzę, a mieszkania nie. I znajdzie pan powód. Ja mówię, to odwrócimy sprawę. Ja panu najpierw załatwię, a potem pan mi tego. No i traf chciał, że mam tych generałów i mam tego redaktora i mam tego Bednarczyka. Idę do Kukuriki i mówię, 5 mieszkań. Wpadł szał. Coś ty zgłupiał, a nie ma. Ja mówię, Stasiu, ile masz tych aparatów tu na stole? Z 15? No, który do Jaruzelskiego? Bierz, poinformuj go. Że nie ma. No co ty mi gadasz, że nie ma? Ja mam polecenie załatwić sprawę, rozumiesz? Działam z urzędu. Nie możesz? Proszę, ja odpowiem, jak ty się boisz. Ja biorę za słuchawkę i zadzwonię, poinformuję nasza generała, że sprawa nie do... A broń cię Boże, nic nie dzwoń, poczekaj, ja się namyślę. Aha, namyślisz. Po chwili mówi, dobra, ja to załatwię. Ja to załatwię, tylko żebyś mi uratował, wiesz, tu sprawę z tymi anonimami, żeby to było... Z tym lasem. Tak, z tym, ale dobra, tylko niech on więcej nie wycina tych drzew, bo to tak czy inaczej napiszą ludzie, jak będzie wycinał. No i to oni mieli szczęście, rozumie pan? Nie ja, oni mieli szczęście. Ale pan to pokojarzył. Tak, że ja wsadziłem w te dokumenty, że Jaruzelski nie chciał oglądać, bo powiedział, mam do was zaufanie i proszę załatwiajcie. Ja poszedłem i mówię, Stasiu, rzuc albo przewóz. Załatwiasz albo dzwoń, że nie załatwiasz. A on się bał zadzwonić na ten. Więc zadzwoniłem, załatwiłem i wszystkim, całej tej piątce. Wie pan. I załatwiłem temu redaktorowi ojcu. I teraz i wie pan, zmierzamy do pewnego momentu. I zmierzamy, wie pan, bo ja ciągle swoim dzieciom. Uciekł pan przed 3 lekarzami, podobno. Tak, tak. O pięknych wyglądach. Ja ciągle mówię swoim dzieciom. A to oni wyglądali tak, jakby dopiero z getta uciekli, tak? Nie, już otrzaskani. Wie pan, i dzisiaj pan takiego Bieleckiego nie pozna, czy on Moniek, czy nie Moniek, bo on się krawat weźmie i weź go pan mu, zaglądaj w spodnie. Ale te rysy na stare lata wyłażą. Ale nie zmierzamy, się... zmierzamy do tego, jak to się stało, że to dobro wróciło. Tak, no i w czym rzecz, wie pan, bo mnie ojciec ciągle to uczył takiej rzeczy. Mówi, synu, jak skrzywdzisz kogoś, to wróci z nawiązką, rozumiesz? Więc staraj się żyć tak, żebyś nie skrzywdził. Ale jak komuś pomożesz, to też wróć. Daję ci słowo, wróci, przekonasz się. A więc staraj się czynić dobrze. Ja ciągle pamiętałem, tak sobie myślę, no to jest dobry chyba uczynek, że ja tutaj temu lekarzowi to załatwiłem. I panie... Nie lekarzowi jeszcze, wtedy redaktorowi. Ojcu. Redaktorowi. Tak, i wie pan, po tym powrocie z Libita krew ze mnie leci, tę merkę, ten pęcherz trzeba usuwać. Wyrok. Wyrok śmierci jest. No więc uciekam z tej rządówki, bo mnie zawieźli, Ewa, najpierw do kliniki rządowej, a ja tam jak te 3 mośki do mnie weszły, to ja mówię, ja tu nie mam szans. Ewa, zabieraj mnie, bo ja owszem wyjdę, tylko nogami do przodu. No i ona mnie do tej kliniki rakowej na... Ursynowy, tak, tam zawiozła, tam dyrektor ten generalny, bo tam tych rakowych oddziałów to jest chyba z 15. Każdy rodzaj raka ma swój poziom. Ona tam z nim załatwiła, dostałem tam pojedynkę i panowie, jest taki zbieg okoliczności. Wieczorem, jak to w każdym, pod wieczór, jak to zwykle jest komisja lekarska, lekarze chodzą, nie? Przed wieczorem, 2-3 lekarzy, pielęgniarka, tam zalecają to, tamto, prawda, oni zapisują. Obchód jest. Obchód taki, tak. No i ja miałem pojedynkę, leżę, no i przychodzi lekarz, 3 lekarzy, siostra przełożona i ta siostra normalna, co obsługiwała, która tam notuje te rzeczy.
I ten lekarz się tak nade mną nachyla, tam mnie coś tam tu dotyka, tam bada, i ja czytam, a oni nosili te... identyfikatory. Ta, i czytam Wojciech Rogowski. A on mi mówił, ten ojciec, że jego syn się uczy na lekarza. Nie? I mówię, wie pan co, czyżby pana tata to był mój kolega? A mówię, o kim pan myśli? Ja mówię, że... O redaktorze. O redaktorze. Tak, to oczywiście, że tak. No to mówię, dziękuję Bogu, że trafiłem w pana ręce. I on wieczorem ojcu powiedział. A ojciec mi powiedział taką rzecz. Synu, pan Siwak te mieszkania załatwiał, kiedy była jego końcówka pięcioletnia. Rozumiesz? I miał już papiery i paszport na ręku do wyjazdu do Libii. I jak ja mu poszedłem podziękować z trzema koniakami, to on mnie wygnał i zbeształ. Tak było, bo on przyszedł z koniakami, ja mówię, panie redaktorze, to pan mnie uznał za pijaka, ja nie piję. Jakbyś pan przyszedł, ścisnął mi rękę, to bym się cieszył. Ale te koniaki to mi tu nie pasuje. Zabieraj pan i wąt z nimi. Go wygnałem. No, nieprzyjemna sprawa. I ten ojciec do tego syna mówi, wiesz, ja byłem, ale on mnie wygnał. Źle zrobiłem, mówi, bo publicznie te koniaki mu zaniosłem. Powiedział, że nie pije wąt i tego. Ale jemu trzeba podziękować. Wyście mogli studia skończyć w ludzkich warunkach. Matka mogła leżeć w swoim pokoiku. I ja nie mogłem mu podziękować. Więc ty masz szansę. Zrób wszystko, żeby on odczuł to dobro. No i ja od tego momentu miałem, wie pan, dobrze, bo ja pojechałem do tego szpitala z zamiarem, no wstyd się tu przyznać, będą się ludzie śmieli, ale że ja popełnię samobójstwo, że ja się nie dam operować, bo ja miałem powiedziane, że ja nie mam ratunku, że od tego ja nie mam ratunku, że nerka to się da usunąć w porządku, ale z pęcherzem to kłopoty, to się nie da wyleczyć, więc ja powiedziałem, ja wolę oknem wyskoczyć, niż się tam po tych operacjach i męczyć. A ponieważ ja to w domu mówiłem, to żona poszła do lekarza i temu właśnie Rogowskiemu, bo on był ordynatorem na tym piętrze. I mu powiedziała, on do mnie przyszedł, usiadł na łóżku, wyjął taki arkusz papieru metr na metr, wyjął jakiś flamaster, narysował postać człowieka, mówi, to pęcherz, to nerki, to takie organy. I mówi, patrz pan, człowiek bez nerki żyje, haj, 100 lat i więcej, prawda, z pęcherzem to nic nie wiadomo, bo musi mu otworzyć. A to takie, mówi, strzelanie bez prochu, mówi, pan wie, że dzisiejsi lekarze to na 100 spraw, jak patrzą na rentgena, na te prześwietlenie, to jak dwóch się rozpozna. Ktoś się dobija do... Dobrze, ale to kończymy pomału. I... Przepraszam pana, nie pomału, wydaje mi się, że już koniec. Tak, tak. Panie, to jest ponad 4 godziny. Tak.